Witam Was w kolejnym odcinku Stef dzisiaj nagramy sobie top 5 kompozycji, które mogą okazać się bardzo dobre w patchu 10.12 w aktualnym stanie PB, Tak więc zachęcam Was, żebyście sobie zerknęli na te kompozycje właśnie na PB, a ja i tak nagram filmik najlepszych kompozycji jak już ten patch wyjdzie live. Ale chciałem to tutaj zarzucić Wam. Jakie kompozycje po prostu mogą okazać się silne, i w co powinniście budować swoją kompozycję? Na sam początek chciałbym Wam polecić e, Protektor e, Sniper. Całkiem fajna kompozycja, dużo się leczy, ma całkiem mocną ilość CC e, oraz gigantyczną ilość damage'u, tak naprawdę. I mogna, można ją zagrać na dwa różne sposoby. Tymi sposobami jest e, albo rerolowanie na piątym, szóstym poziomie, żeby znaleźć postaci na trzy e, gwiazdki. Albo też możemy ją sobie zagrać spokojnie, żeby wlecieć w ten ósmy poziom i znaleźć te, te kluczowe postacie, czyli Urgota oraz Kasy Pojedzina na dwie gwiazdki, tak samo i Lulu. I tak taka pozycja generalnie powinna wyglądać, czyli na froncie macie e, klasycznych trzech protektorów, Jarvan, Xin e, z tyłu macie dwóch mystików e, oraz snajpera w postaci e, Gina jak, jako waszego głównego carry. Jeżeli chodzi o itemki, to na Gina, e, tym razem dajemy Infinity jump, który daje wam 100% szansy na kryta e, i do tego dokładacie Giant Slayer'a, bo bije on nieuchronne obrażenia. E, w połączeniu z tym 100% szans na kryta, nieuchronne obrażenia, no kosmiczny damage tak naprawdę, szczególnie na czwartym strzale i jeden itemek defensywny. Ja preferuję GH. Na urgota możecie dawać Seraf, przez to, że macie czterech Celestiali, a on bije nieuchronnymi obrażeniami 2000 na pierwszym poziomie albo 2000 cały czas. To z czterech Celestiali ułoczają się za 35% obrażeń plus dostanie tarszy od protektorów, czyli będzie on bardzo mocnym frontlane. Na sam front możemy dawać itemki bardzo defensywne, czyli Dragon's Klowa, Frozen Heart'a, Morello. Bramble Vesta, co tam Wam wypadnie, to tak naprawdę możecie na nich wrzucić. I, i to są Celestial Protector ze sniperami. Tutaj macie jeszcze Battlecastów oraz Mystików. Myślę, że to będzie całkiem fajna, przyjemna kompozycja, która będzie miała dosyć mocny early game przez Xena oraz Rakana. Wiadomo, Caitlin może trzymać itemki dla Gina i idziecie w te late gameowe postacie Urgota oraz Lulu. Kolejna kompozycja, którą wam chciałem pokazać, to jest troszkę odmieniony Brawler Blaster. Generalnie chodzi tutaj o to, że mamy jeszcze dodanych Battlecastów oraz Mystików, czyli Kasypeja i Lulu bardzo często się tutaj w tych kompozycjach, jak na razie, pojawiają. Do tego dorzucamy naszego pierwszego głównego carry, czyli to, to jest Kogmaf, a on nam już daje Battlecasta. Do tego chcemy sobie jeszcze dołożyć Jinx jako kolejnego mocnego brawlera oraz naszego secondary carry. I na frontline dajemy sobie Rakan'a jako Celestial'a. Do tego dajemy sobie Urgot'a jako kolejnego battlecast'a. Następnie Illaoi jako brawler battlecast. I wszystko wykańczamy sobie Gnarem. I wtedy mamy brawlerów dwóch. Żeby mieli to dodatkowe HP 4 battlecastów, które daje ogromne obrażenia, szczególnie kogmawowi i zaraz wyjaśnię dlaczego. To jest całkiem mocna synergia i do tego mamy jeszcze mystików pod defensywne wartości. Jeżeli chodzi o kogmaba to potrzebują dosyć specyficznych itemków, Potrzebują on static shivów oraz jednego red buffa. Dlaczego? Static shiv odpala battle casta. dla tych co nie wiedzą jak działa Battlecast, musi on przyjąć albo zadać obrażenia 10 razy, a static Shift, wiadomo Zadaje te obrażenia w kilka osób i tu się wszystko stakuje. Do tego Red Buff wraz z Blasterem bardzo fajnie też prokuje tego Battle casta. I to są najsilniejsze itemki na naszego Kog'Maw'a. Nie mogę tego Red Buffa znaleźć teraz. Tutaj mamy Red Buffa i na Jeans, wiadomo, klasycznie możemy zagrać IE, Giant Slayer oraz jedną itemkę defensywną QSa albo e, GA. Na urgota, wiadomo, Serafa, tak jak w poprzednim zestawie. E, tak będzie to działało na gnara i temki defensywne. Całkiem ciekawy build, myślę, że on ma fajne przejście w early game, bo mamy do Milo i mamy Kogmava. Jinx możemy zastąpić Lucianem, i te postacie na froncie też możemy sobie czymś zastąpić, jakimiś tańszymi brawlerami. I, I całkiem ciekawe przejście tutaj możemy zrobić. Zamiast Lulu możemy też dać wcześniej Barda, żeby nam stakował tego Expa i całkiem, naprawdę całkiem ciekawy build, który warto jest sobie sprawdzić, szczególnie tego Kog'Maw'a z tymi itemkami. Fajnie by było, gdyby on był na naszych gwiazdkach, ale nie jest to aż tak wymagane w tym buildzie. Polecam, zerknijcie sobie na ten build, a szczególnie na tego Kog'Maw'a na tych itemkach. Kolejna kompozycja, którą wam chciałem polecić, to są Astro Sniperzy. Astro, jak na razie, to jest jedna z moich tak naprawdę ulubionych synergii, to 30 many, żeby te postacie się szybciej odpalały. Bardzo fajnie działa. Na front dajemy sobie Gnara Nautilusa oraz Wukonga, który też nam daje ciekawą, dużą ilość CC-ków. Wszystkie nasze postacie na frontle nie mają CC, czyli zawsze to będą dobre postacie, które chcecie mieć w tej drużynie. Do tego dorzucamy sobie nasze Mystiki, które teraz na dwóch Mystikach dają całkiem dużą wartość. To nie jest 35, to jest 40 albo nawet i 50 na PB. Nie pamiętam teraz dokładnie do tego dokładamy, wiadomo Gina na tych itemkach, o których już wcześniej wspomniałem, ale do tego dokładamy też sobie Timo jako naszego snajpera oraz Astro i możecie tuż tutaj dorzucić w late game pod chrono Tresha, no ale wiadomo możecie też go zastąpić innymi championami pod, pod, pod chrono. Tak więc nie jest on aż tak wymagane, ale wiadomo zawsze tam pomaga. Jeżeli chodzi o itemki, to na Timo najlepiej działają itemki AP w postaci Rabadona, ale żeby on się też szybciej odpalał, jak już odpali się pierwszy raz przy pomocy Astro, to chcemy mu dać Shogina i wtedy on bardzo fajnie będzie sobie tam stakował te obrażenia wraz z karmą. Na Gina o tych itemkach już mówiłem, to nie będę się powtarzał, tylko po prostu nałożę Infinity Edge. Giant Slayer oraz Guardian Angel to są najlepsze itemki. I na Wukonga chcemy nastakować itemki defensywne. Wukonga albo Gnara, który pierwszy mam leci na drugi poziom, będzie to bez różnicy. Dragon Morello, trzeci itemek, już co tam wam naprawdę poleci, to możecie wrzucić. Ciekawa kompozycja, mocny frontline, duża ilość ceków. Jeżeli Wam będzie brakowała frontline'a, no zawsze możecie tu rzucić jakiegoś Shen'a, który też jest chrono i, i trochę dłużej wytrzyma. Wiadomo, naszych snajperów bronimy mistykami i fajnie to wszystko powinno wyglądać. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało na live'ie, ale jest to kolejna kompozycja z takich mieszanych właśnie z synergii, którą warto sobie przetestować. Kolejna kompozycja, o której chciałem Wam tutaj powiedzieć, jest nazywana aktualnie blenderem. Myślę, że to są taka mieszanka Blendera, taka mieszanka bank Brosów, których wiedzieliśmy już wcześniej w Galaxii i jest to sześciu Blade Masterów pod właśnie te postacie, o których mówiłem, czyli te Bank Brosy, jest tam też trzech rebeli. Do tego dokładamy sobie Zeda. I teraz macie kilka opcji. Z Zeda możecie zrobić Blade Mastera, albo z Mastera, lub z JSUSO zrobić sobie infiltratora. To już zależy od was, zależy co macie. Ale tak to mniej więcej powinno działać. Tutaj dokładamy sobie jeszcze Fiza, Irelie i macie właśnie czterech Blade Masterów. A na front, jako bardzo mocny frontline, dajemy sobie Shen'a. I wtedy dorzucacie sobie Blade Mastera Z. z I tak to wygląda. Macie 6 Blade Masterów, rebeli chrono e, infiltratorów. E, przyjemny build, dosyć ciekawy dzia działa. E, itemki, no to już zależne co Wam poleci, no ale tak jak się składało na e, bank brosów, wszystko pod AD, wszystko pod e, Attack speeda, będzie tutaj bardzo dobrze działało. Szczególnie Rapid Fire Canon, który dostał teraz buffy, że nie można. Nie można nie trafiać tymi basicami, tak więc ten master jest o wiele lepszy, bo jego basiki zawsze będą trafiały. A jako, że on już ma wbudowane nieuchronne obrażenia, no to będzie dobrze się stakował z Challen Slayerem. I do tego wszystkiego dałbym mu QSS-a zamiast GA, bo chcemy, żeby on tam robił jak największe zamieszanie, a nie stał w stunach. A GA od stunów go nie broni. Na Yasuo natomiast możemy dać już to GA, możemy też dać QSS-a. Zależy co Wam poleci. Możecie też mu dać Ginso, możecie mu dać Spear of Shodin. Wszystkie te itemki bardzo fajnie będą wyglądały. I ten build naprawdę polecam, żebyście sobie zerknęli na PB, a nie grali go jak wyjdzie patch 10.12 na live'ach. Jeżeli chodzi o ten build, to chcecie znaleźć te trzy postacie a w sumie 4 w takiej kolejności zaczynając od Zeda, później Master, Yasuo i Shen na końcu na 3 gwiazdki. Tutaj chodzi o to, żebyście rolowali na szóstym poziomie, slow rolowali na szóstym poziomie, czyli nadwyżkę z 50 golda rolowali, żeby znaleźć te postacie. Na szóstym levelu chcecie się zatrzymać, bo wtedy macie największą szansę na znalezienie postaci za 3 oraz za 2 golda. Dlatego tak to wygląda. I ostatni build to build, który ja sobie tam stworzyłem gdzieś na pb. Nie wiem jak mocno on będzie działał, ja kilka razy już w top 4 nim byłem, ale jest to build, który łączy praktycznie wszystkie synergie. Na froncie mamy dwóch brawlerów oraz dwóch awangardów. Jest to Wukong, Gnar, Nautilus oraz Waj, Wszystkie postacie mają ceceki mają też całkiem fajne synergie, które można później e, połączyć do tego. E, z tyłu dajemy sobie Ezreala oraz Ashe. To są postacie też wspierające, które mają fajne synergie, e, ale też ich umiejętności zostały zmienione. Potrzebują one teraz mniej many, e, czyli działają bardziej jako postacie utility. I jako naszych głównych carry dajemy sobie Luciana oraz Vayne e, i wiadomo, że ten build może przyjąć naprawdę e, bardzo dużą ilość, nie, zamiast aż, przepraszam bardzo, zamiast aż, leci Timo i macie tutaj perfekcyjne synergie. Ten build może przyjąć naprawdę dużo itemów, bo wszystkie itemki defensywne lądują na frontline'ie, a wszystkie itemki ofensywne, czy to jest Red Buff, James Slayer, czy to są Rapid Fire Kanony, Ginzo, Hurricane, co tam nie macie, Rabadona na Timo, wszystko to fajnie może naprawdę działać na tych postaciach. Ja testowałem sobie build taki, że miałem, miałem dwa razy Zika oraz Red Buffa na a na moim Lucianie... Wiadomo, że te postacie wtedy bliżej stały. Miałem jakiegoś Giant Slayer'a na Ezrealu. Itemki na Atak Speed oczywiście wszystkie wrzucałem na Wayne. Itemki na AP, których w tej gierce nie miałem, ale możecie wrzucić jak macie na Timo. I wszystkie itemki defensywne ładujecie na Frontline, czyli dragon, sklowe, jakieś Morello. Wiadomo, że tych wszystkich itemków nie zbierzecie w jednej gierce, ale chcę wam pokazać alternatywy. Itemki jakie możecie mieć. Shroud of Stillness jest bardzo fajny w late game. Co tam nie macie, tak naprawdę to możecie pakować na te postacie. I jeżeli chodzi o tę synergię, no to wszystkie energie są kompletne, czyli macie trzech astro, trzech cybernatików, dwóch brawlerów, dwóch vanguardów, dwóch chrono, dwóch sniperów, dwóch blasterów. Jest to fajny, mocny front lane z czterech postaci i fajny back lane z czterech postaci. Czy lepiej jest zagrać czterech sniperów albo czterech, brawleru, czterech blasterów niż taką mieszankę, nie wiem. Tak szczerze to nie wiem. Musielibyście sami się o tym przekonać. Ja ten buildik sobie testowałem i mam zamiar jeszcze troszkę nim pograć, ale jest to build, który no, może po prostu nie wypalić, bo za dużo e, tych postaci za 4 golda tutaj potrzebujecie, szczególnie na Frontlane. E, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te e, kompozycje, o te postacie. E, jak przetestowaliście sobie któryś z tych buildów, to dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam poszło. E, ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was, żebyście zalajkowali ten filmik, zasubskrybujcie mój kanał e, i do usłyszenia.